The Train, którą na pewno wszyscy znają i ruszamy już, a więc Virtus Pro kontra Heroic, mecz o awans z pierwszego miejsca. Już lepiej wychodzi ten turniej niż poprzednie finały Starladdera, gdzie Polacy odpadli po dwóch porażkach w grupie. Teraz walczymy o awans z pierwszego miejsca. Tak bardzo nasi chcieliby ten mecz wygrać, żeby awansować, żeby jutro mieć wolne, ale teraz skupmy się na bombsite, bo tam będziemy mieli wejście. Taz już dał znać kolegom, ale nie udało się zdobyć fraga. Musi uważać teraz, zagrać defensywnie, bo będą atakować go terroryści. Modi agresywnie podjeżdża, teraz zobaczył go Taz, ale nic z tego. Taz jeszcze próbuje, ale coś to jego USP zablokowane, nie może trafić Taz. Modi bardzo blisko teraz produkuje broń, no i Taz, pasz oczywiście wyskoczy w idealnym momencie, jest przewaga, Taz też w końcu trafił, zaczęło działać jego USP i znowu Taz, 5-2, Glaive, freeze przy życiu, bomba leży, zegarek tyka, trzeba będzie odbijać szybko, przyspieszyć teraz trafienie dla Neo, ale na górze zostaje ostatni zawodnik, to freeze, próbuje jeszcze walczyć, doskonale przycelował biały, na którego dziś absolutnie można liczyć i Neo ma tutaj defuser, żeby bombę rozbroić, udało się terrorystom wejść, początek, taki niemrawy w wykonaniu Taza i spółki, ale później jak już flagi zaczęły wpadać, kiedy pasza dał sygnał do ataku, kiedy usłyszał reloada przy respie CT, kiedy wystartował na rywala, kiedy zdobył fraga, szybko dołożył kolejnego Taz, później jeszcze jeden headshot i było 5-2. Ta sytuacja opanowana, musieli wygrać nasi, mamy wygraną pistoletówkę. No i teraz ważne, żeby się nie podpalić, żeby nie przegrać, a to widzimy, że Heroic zaryzykowało, są trzy teki, jeden UMP, jedna P250 o Freeza, więc grają na fullu. Nie czekali, nie grają rundę eko, próbują walczyć. Snax standardowo pod drabinką. Ileż razy widziałem jego magiczne akcje na tej drabince na mapie The Train. Tutaj robił fantastyczne rzeczy, zdobywając 2-3 fragi z tego maga na blisko, wchodząc na drabinkę, w locie, na fleszu. Robił absolutnie wszystko. Teraz najdrzucony przez Jarka Paszę, Waldę, 15 HP mniej. Próbuje podejść agresywnie Jarek Pasza, wciąż Snax pod drabinką. Czeka tylko, aż ktoś się będzie wychylał. Tu Modi jednak szykuje jakiegoś flesza. Jeżeli usłyszę go Snax, to być może uda mu się odwrócić. Na razie jednak Modi nie wychodzi. Terroryści będą atakować raczej bombset otwarty. Jakiś dziwny odkurzacz słyszę na mapie. A może to na trybunach gdzieś tam cały czas robił porządek. Może sprzątają już na jutro. Terroryści przygotowani do wejścia Elko. Tak, wciąż pod drabinką, cały czas pilnuje swojej pozycji. Biały będzie mu pomagał przy LC, a terroryści będą wybiegać. Poleciał już smoke, zaraz poleci jakiś flash na białego. Ten już wie, co się dzieje, widzi, co się wyprawia. Dobrze, odwracając od flasha, no i biały zafleszowany. Jednak teraz przez chwilę nic nie mógł robić. Sparaliżowany był przez moment, ale już może walczyć biały, trafiony jednak przez Glaive'a z tego UMP. No i Snax na drabince, jest jeden frag, ale szybko odpowiedź od Glaive'a. Podsadzka w idealnym momencie na SC od Taz, zatem wciąż czeka na swojej pozycji. Taz jednak daje sobie radę po raz kolejny, 2-2. Pasza biceps dorwał kolejnego zawodnika, no i freeze przy LC, ale Jarek Pasza z Pro 90 dokończył akcję i mamy rundę na 2-0. Z dużym trudem, ale jednak się udało. Bardzo ładnie zachował się tutaj Taz. Dwa fragi dla Wiktora i mamy prowadzenie 2-0. Terroryści myślą, że teraz będą grali rundę eko, chociaż z drugiej strony wiedzą, że zabrali trzy bronie zawodnikom Virtus Pro, że być może teraz będą starali się ryzykować. Freeze jeszcze zastanawia się, gdzieś się rozmawiał być może o tym, czy ryzykować, czy nie. Najważniejsze jednak jest to, że mamy rundę numer 2, że nie przegraliśmy tej ważnej rundy w tym meczu. Cały czas idzie wszystko po naszej myśli. Terroryści jednak rundę eko nie będą ryzykować. Wolą zagrać jedną rundę eko, żeby później już móc przycisnąć na fullu za keczami. Być może za WP u Freeza, który tutaj gra tylko z PD-90. On zbiera sobie pieniądze ewidentnie na snajperkę na rundę numer 4. Glaive agresywnie na bombsite bez diglem. Biały jednak już wyciąga pierwszego fraga. A więc wychyla tam zelki i Modi, ale nic z tego, wciąż biały agresywnie. Snax próbuje mu pomóc, ale nie może zapominać o drabince. Mimo że jest tam smoke, no to przecież zdarza się, że zawodnik wyjdzie przez tego smoke'a. No to Snax musi o tym doskonale wiedzieć, przecież to jest coś, co Snax robi bardzo, bardzo często. A tymczasem Pasza dostaje kosmicznego headshota na odnodze. Snax jednak drabinkę przypilnował, no i już tylko jeden zawodnik właśnie, Waldę z diglem. A tu już po niego idzie biały, poczekał jeszcze chwilę, biały szukał go Waldę pod celownikiem, ale biały musiał być szybszy. No mało kto jest szybszy niż biały na świecie w tych pojedynkach aimowych. Snax teraz zadowolony, bo z tego maga wpadło. Stawiam, że Snax broni nie zmieni, że on cały czas będzie z tym magiem sobie chodził pod to drabinką, że będzie stał agresywnie, zobaczmy. Snax jednak nie, M4, więc zagra za M41S. Terroryści na 4 hakaczach WP u Freeza, czyli uzbierał swoje pieniądze na snajperkę. No i Modi na ekranach, no to od niego wiele będzie zależało. Zawodnik, który jest naprawdę w dobrej formie. Są atakowany Neo, tutaj jednak wciół Mołotowa i raczej nie będą w takiej sytuacji próbowali podejść. Pasza z kolei na odnodze, tutaj przeskoczyli sobie graczy terrorystów. Na sprytna zagrywka ze strony graczy Heroic, żeby się
wrócić. Czasem biały agresywnie przy szóstkach starał się odkrywać Elkę, ale Felicy zdołał uciec. Smoke na pasze. Będzie musiał uważać, bo tutaj mogą białego atakować z dwóch stron. Z Elki, jeżeli będą wychodzić teraz od nogi, to może mieć białe kłopoty. Pasze teraz dał znać koledze, słuchaj, nie pomogę, nic nie widzę w tym smoku, nie mogę teraz ci pomóc. Uważaj z odnogi. I biały skupiony jest na odnodze. Tymczasem Snank stara się pilnować dwóch pozycji i Snank już w tej rundzie nie gra agresywnie, gra defensywnie z bombsite'u, żeby w razie czego mógł pomóc białemu z Elki. I widzimy, że już smoke schodzi i Pasza może koledze pomóc. Biały jednak sam nie wie, gdzie może spodziewać się rywala, na odnodze już nikogo nie ma. Drużyna terrorystów przygotowana do wyjścia Elko. Poleciały smoki, ależ deszcz smoków. Snacks jednak na gnieździe. Biały na bombsite tylko czeka na to wyjście. Terroryści obiegają z piątek. Musi biały uważać, jeden frak jest dla białego. Snacks cały czas o skórę jest drabinki, ale tam nikogo nie ma. Biały dał przewagę 4-3. Walde na bombsite bardzo mocno bity, także biały zrobił absolutnie robotę w tej rundzie. Świetna forma białego jak na razie. Modi jednak dokłada fraga. Na Elcy był Feris jeszcze, ale to i tak jest 6-2 i 20 sekund do końca. Mało czasu mają terroryści. Powinien trafić Eryk Pasza z kłopotami, ale jednak dał radę. Chowa się, jakby wiedział Pasza, gdzie będzie ostatni zawodnik. No i Pasza biceps na koniec trafi idealnie. Zobaczył wystającą lufę przeciwnika, wiedział gdzie może wychylić. Wiedział też, że jak wychyli z Prefire'em z tej M4, to zdobędzie tego fraga. I mamy rundę numer 4 dla Virtus Pro. Na pewno podniosą też rundę, podnoszą też AWP nasi, pewnie Jarek Pasza. No widzimy jak wszystko kontrolował. Freeze był bez żadnych szans, nie mógł tej rundy wygrać. Podniesiona snajperka to Snack zostawiał w swoje ręce. A tu Pasza. Tych fragów trochę ma Jarek Pasza. Czy to było 8? Tak mi się wydawało chociaż. Jestem pewny, biały oczywiście też robi robotę. A terroryści przygotowani do taktycznego wejścia na bombset A będą chcieli podłożyć bombę, bo poszła już bomba na drabinkę. Tam jest dwóch zawodników. Polecą smoki na bombsite, na Elkę i między bombsite a piątki. No właśnie, to jest takie standardowe zajęcie BS-a, żeby podłożyć bombę. Terroryści wyszli przez smoke, starali się skanować zdziwiony Pasza jako Noberwo. Tutaj zastanawia się Jarek Pasza, teraz zafreszowany, ale i tak zdołał zdobyć fraga. Atakowany przez rywala z odnogi, ale Pasza z trudem powinien sobie poradzić. Nie, Freeze był tutaj lepszy, ale szybko pojawia się biały na posterunku, żeby szybko odpowiedzieć. Ucieka Freeze, Modi chowa się w smoku. Poczekają na się, aż te smoki zejdą, żeby zrobić to na spokojnie. Mamy czas, nie trzeba się spieszyć. Modi próbuje teraz z tego smoka wyjść, sprytnie obiegał do Eski, ale Tans był tam czujny. No i tylko Freeze w życiu, który podniósł broń po Pasze bicepsie, żeby tę broń zachować. No i 5-0. Doskonale zrobili to Polacy, którzy nie chcieli grać na szybko, nie chcieli odbijać tego bombsite'u w momencie, kiedy były smoki, bo w takiej sytuacji no może terrorysta zaskoczyć, może wyjść przez smoka, może usłyszeć, gdzie idą rywale, minie się gdzieś w smoku, zaskoczy, wejdzie na plecy, zdobędzie dwa fragi, podniesie broń i już może to pójść w obie strony. A tak, poczekaliśmy. Bardzo czujny był Tas, który został w Esce, jakby spodziewał się, że może właśnie takiego manewru próbować zawodnik terrorystów, no i bardzo mądrze. 5-0, wysokie prowadzenie polskiego zespołu, ale na fullu terroryści. Tutaj pułapka na odnodze, jest tam Pasza, biceps z AWP. Tutaj będą się podsadzali terroryści. Słyszał tam biały dwóch graczy, na pewno dał info koledze. Widać nawet, że coś mówił. Jakieś info musiał dawać teraz. Szybko rzucił Pasza, biceps jakiegoś smoka, żeby mógł się tutaj biały trzymać. Pewnie może to Mołotow. Jeszcze Pasza przez chwilę. On wie, że musi pomagać białemu, bo jeżeli teraz zostawi białego samego, to mogą wyciągnąć tego fragę gracze terrorystów. Chociaż drugi jest ten to biały, a biały dzisiaj naprawdę, naprawdę pokazuje klasę. I na Cobblestone'ie teraz na mapie Detrain też robi robotę. Biały z jednym fragiem, powiedz od Glaive'a, no i zabrakło teraz Jarka Pasza, żeby wychylił. Chociaż tam był ten Mołotow, który troszeczkę przeszkadzał jednak. Tu próbuje Snacks doskonale. Szybki dragshot i mamy przewagę po raz kolejny. 4-3. Słyszał drabinkę, Snacks musi jednak uważać. Odnoga też już wyszła, więc na starym BS-owym Glaive, dobra pozycja, on tutaj może zaskoczyć, zabrakło pokrycia. Pasza biceps chyba myśli, że odnoga jest pusta, że tam nikt nie wszedł. I widzimy Glaive'a, który wchodzi na plecy, to jest zdziwienie naszych zawodników. Zabrakło pokrycia, zabrakło informacji o tym, że odnoga była przez chwilę niepilnowana. I ten moment wykorzystał Glaive. Chciał odpowiedzieć Neo, no i Neo też daje się zabić, a więc niebezpiecznie się porobiło. Pasza biceps jeden dobrze ustawiony na MTW, ale Snappy szybko odpowiada. No i tylko Taz. Ale ileż on klaczów już wygrał w życiu. Teraz nawet nie widać jego oczu, tylko napis TAS w tej kamerce na jego czapce. A więc TAS próbuje. Wciąż na spokojnie pójdzie od starego BS-owego prawdopodobnie. Coraz mniej czasu, ale TAS wciąż jest spokojny, skoncentrowany. Sprawdzi sobie prawdopodobnie MTW, a więc jednak od nogi. Miał chyba tutaj rywala pod celownikiem, ale Snapi też dostrzegł TAS-a. Ma defuza, ale Taz ma coraz mniej czasu, teraz musi wyjść. Taz nie da rady.
Nie wiem, czy zobaczył go, czy być może my widzieliśmy go na X-rayu. Ale skoro nikt nie dał Tezowi info, że miałeś gościa na MTW, to prawdopodobnie nie namierzyli przeciwnika. Zawodnicy Virtus Pro. Niepocieszony Taz. Kiwa głową. Niezadowolony, ale za długo też to wszystko trwało. Przede wszystkim błąd graczy Virtus Pro, że nie przypilnowali od nogi. Zginął biały, ale Pasza powinien tę odnogę trzymać. Przecież było trzech zawodników na wąsecie otwartym, czyli odnoga, Elka i Drabinka. Wszystkie pozycje powinny być pilnowane, a tego zabrakło. I to wykorzystali terroryści. Na szczęście, oczywiście są pieniądze, można grać, no ale... Musimy uważać, bo jeszcze jedna runda przegrana i to może być koniec, a tu Freeze sprytnie ustawiony. Mamy teraz sporo szczęścia. Na Mirażu Freeze na początku meczu grał bardzo dobrze, bardzo pewny w tych swoich strzałach ze snajperki. Teraz może trochę zabrakło. Tu zrzucony młotok na odnogę jest Pasza biceps. Oj, po fleszu zaatakowany Pasza, nic nie mógł zrobić. Chyba mógł się chwilę wstrzymać jeszcze z tym celownikiem na rywala, kiedy zobaczył przecież Pasza wybiegającego z tego smoka. To nawet już na fleszu, ale byłby w stanie go zabić. Jest jednak biały i Neo. Dobrze, teraz ustawili się pod odnogę. Zobaczyli, że pod nogą wychodzą terroryści. Już tam stawiamy kilku zawodników. 4 na 3, uwaga po naszej stronie, ale tym razem Glaive nie wyjdzie niezauważony od nogą. Razem ze Snapiem próbują wyjść z kolei Modi od Drabinki. Jako trzeci zawodnik, trzeci żywy zawodnik, bo przecież dwóch już poległo. Valde i Freeze. Neobity do 20 HP, ale mamy trójkę jeszcze przy setce, więc nie jest źle. Tymczasem Glaive podsadzony na skrzynki, biały już namierzony. Chyba biały sam do końca nie wie, skąd te strzały szły. Wie, że gdzieś od nogi. Ale skąd dokładnie? Nie ma pojęcia. Snapi czasem trafił, biały w końcu wychylił doskonale i mowo dziś wygląda biały. No i Snapi zostaje sam w tym klaczu 1 na 4. No jednego klacza 1 na 4 dziś widzieliśmy, ale to był zupełnie inny scenariusz. To była zupełnie inna mapa i zupełnie ktoś inny, bo to był Jarek Pasza w meczu z Gambit Gaming. Świetny też teraz na Snapiego, ależ rewelacyjnie to zrobili nasi, doskonale się zgrali. Taz poczekał, to chyba Snap z tego flesza rzucał, bo to zbili sobie żółwika. Zawodnicy, chociaż Taz siedział po jego lewej stronie, więc to nie z nim. Ale ten flash na rywala na linii bardzo dobry. Musiał być mocno zdziwiony, więc wszystko idzie po naszej myśli. Nasi pędzą po to zwycięstwo, po to wyjście z pierwszego miejsca, z grupy A. Białe 10 fragów. Później 8 fragów Pasza biceps. No i terroryści na fullu, ryzykują, próbują grać. Ale widać, że mają wielkie trudności z wygrywaniem tych rund. Ewidentnie... Ta gra im lepiej wychodziła na Mirażu, chociaż wtedy też grali po stronie CT. Tutaj strona terrorystów. Trudniejsza strona, po której zaczynają. Poleciały jakieś pierwsze flesze na bombsy do farty, ale tutaj nic się złego nie wydarzyło. Biały wciąż skupiony. Stara się patrzeć teraz dwie pozycje. Poleciały smoki, daje znać biały i szybka reakcja. Od razu błyskawiczna akcja białego. Mołotow za elektryk. Snak tutaj wie, że niewiele może zrobić. Musi znaleźć miejsce dla siebie, a tu może być groźne. Terroryści będą przebiegać przez smoki. Wycofuje biały defensywnie, tu Mołotow jeszcze, no i trafiony przez Modiego. Skąd? Nie wiem. Snax szuka rywala pod celownikiem, szuka kogoś, kogo będzie w stanie sprzątnąć. Valde na drabince, a Snax z jednym fragiem jest tutaj blisko. Valde, Snax po raz kolejny, Snax jeszcze walczy Pasza, ależ ubezpieczał kolegę. Znakomicie Snax i Pasza w tym duecie na MTW. Freeze i Modi przeżyciu, ale mają tylko pistolety. Teraz nie trafia Freeze w plecy, ale zdążył się w tym wszystkim opamiętać. Jeszcze Modi na wejście, ale nie daje rady, no i tylko Freeze przeżyciu, ale doskonale Pasza bodceps w tym meczu. Chociaż do bota to było absolutnie daleko, Pasza dzisiaj gra bardzo dobrze. A teraz znakomite zagranie w duecie. Jarek Pasza i Snax, dwa fragi i Snax. A później, kiedy Snax, no już właściwie żegnał się z życiem, to Pasza wyleciał z tej odnogi na zbity pies, żeby tylko bronić kolegę, bo to było najważniejsze w tej sytuacji. Bomba bombą, terroryści terrorystami, ale robił wszystko Pasza, żeby jego kolega przeżył i to się udało. Dzięki temu mamy rundę, bo przy wadze odbiliśmy bombsite. 7-1, terroryści. Mimo, że podłożyli bombę, to i tak nie mają pieniędzy. Muszą grać eko. Teraz z pistoletami pójdą na bombsite B. Tutaj Taz przygotowany na wejście. Po cichutku teraz terroryści. Snax zaraz do niego dołączy. To Neo, przepraszam. Dołączy do Taza, więc we dwóch będą pilnowali bombsite'u B. No i popatrzmy na to wejście. Glaive gotowy, razem z nim koledzy. No i ciekaw jestem, czy uda im się zająć pozycję. Tu jeszcze Snax jakiś ciekawy skan nam pokazywał. Neo na szpuli czeka na wyjście z góry. 250 po stronie terrorystów, tu przygotowany Mołotow, ale troszeczkę chyba spóźniony, chociaż zobaczmy, dobry nade od Neo. Wyskakują terroryści, Neo z jednym fragiem, Snax dokłada jeszcze jednego. Neo z 250, żeby tylko zabić podkładającego bombę zawodnika. Neo, ależ spokojnie to zrobił. Dwa fragi, no i Snax na koniec jeszcze. A więc trzy fragi dla Neo i dwa fragi dla Snaxa. Taz, no, była runda jako przeciwników, ale sobie nie wyfragował. To zawsze jest ten ból, kiedy wchodzą ci na bombsy, a ty nie zdobywasz jako fragów, to zawsze trochę boli, bo wiesz, że możesz w tabeli gdzieś wyskoczyć do góry. A tu widzimy, no, ten strzał Snaxa, zobaczmy, jak niewiele brakowało. Było blisko.
8-1 Virtus Pro prowadzą bardzo wysoko. No widać, że na ten turniej już nasi pojechali przygotowani, że faktycznie na staladerze z tych różnych przyczyn, o których mówił Taz, no nie dało rady po prostu powalczyć. Tu jednak już nasi skoncentrowani gotowi do powalczenia o zwycięstwo na całym turnieju. Ten rok może nie był najlepszy dla Virtusów. Długo się nasi męczyli. Spadek z ESL Pro League, później oczywiście walka o awans jeszcze z powrotem, o utrzymanie właściwie, ale wiele turniejów przegranych. Zawiedzeni zawodnicy, zawiedzeni kibice. Ciężko było wygrać cokolwiek. W końcu przygotowali się pod E-Ligę, naprawdę dobrze się przygotowali, to było widać. No i zwycięstwo tak długo wyczekiwane dało znów nadzieję polskim kibicom i zawodnikom, że wciąż są ścisłą światową czołówką, że wciąż mogą walczyć o najwyższe cele. Terroryści tymczasem gotowi do wejścia na bombset, bo tutaj jest Taz, no teraz on będzie miał okazję się wykazać. Terroryści pędzą trójką. Taz zaraz tylko się tu jednak ustawi, jeden frag dla niego już jest, Napi jest tam ustawiony na blisko. Taz jednak nie da rady, ale szkoda by było naprawdę blisko, żeby dołożył jeszcze jednego fraga. Biały sam na trzech. Po dwa fragi Freeze i Snappy, ale Biały ma 100 HP, czy będzie odbijał? To nie jest zawodnik, który lubi grać w klaczu. To nie jest zawodnik, który czuje się pewnie w klaczu. Teraz namierzył jednego grywala, tu jest jeszcze blisko niego Snappy, doskonała reakcja Białego. I jeszcze może próbować. Namierzył Freeze, ten ma 82 HP, jedna głowa z M4 wystarczy. Może z bliższej trochę odległości niż przed momentem, ale próbuje Biały cały czas walczyć. Przeskakuje Freeze za trójki, no i udało się fraga zdobyć, jednak Biały nie da rady tym graczu walczyć. Druga runda dopiero jednak dla Heroic, to wciąż mało. Ale pamiętajmy o tym, że Heroic to jest drużyna, która przede wszystkim gra dobrze po stronie CT. Teraz walczą o jak najbardziej pozytywny wynik, bo nie spodziewam się, żeby byli w stanie walczyć jak równy z równym po stronie tradycyjnych na Virtus Pro na terenie. No ale walczą o jak najwięcej rund. Mają dwie, nasi jednak na fullu wystarczyło pieniędzy, można grać, ale widzimy, że tutaj brakuje Kevlaru z hełmem, brakuje defuzu, brakuje granatów, także pieniędzy brak. Trzeba wygrać rundę, bo inaczej runda eko i dojdą nas jeszcze zawodnicy duńskiej formacji Heroic. Pasze biceps na odnodze, razem z Białym. Standardowo. Nie, tym razem Stax, Biały na bombsite. Stax z WP-ą na szóstkach. Pasza wie, jak ma się ustawić, żeby przypadkiem nie dostać do snajperki, która tam być może welce może wychylać. Skontrolował pozycję. Rzuca smoka na odnogę, żeby nie wyszli terroryści zbyt szybko. Szybko zmieni pozycję swoją maczetą krakowską. Janusz, no i terroryści spokojnie. Z odnogi już wycofuje Freeze, a więc pokazali się, rzucili jakiegoś mołotowa, żeby spodziewali się Virtusi wejścia z odnogi, żeby tam być może podwoili krycie. I tak właśnie się dzieje. Zobaczmy, że jest tam Pasza i Snax we dwóch na odnodze. Jakby spodziewali się wejścia, Snax jako pierwszy będzie oddawał tam strzał i wtedy Pasza mógłby szybko dołożyć jeszcze jednego celnego strzała. Ale terroryści wybierają wejście na bombset B. Tutaj jednak nasi mądrze, widzimy Neo i Taz we dwóch. To jest dobrze przygotowana defensywa. Terroryści powrótku zajmują pozycję i jest już tam dwóch graczy. Jest Feris, nie, Walde, przepraszam. I Glaive we dwóch na górze. Poleci jakiś smok na bombset otwarty, ale terroryści szykują się ewidentnie z wejściem na bombset B. Dwóch od góry, dwóch od pochylnie dolnej. To pewnie będzie wyglądało, zobaczmy. Freeze rzuca jakiegoś smoka, dwa flesze, ale już jest atak na bombset B. Tutaj bardzo szybko stawia się Taz, powinien trafić i jest jeden frag dla niego. Szybko się ustawia na bombsite, kolejny frag dla Taza, ale zrobił robotę. Biały już na plecy od drabinki, słyszał tam pędzącego Freeza do pomocy kolego. Musiał pójść Freeze na tę pozycję, no bo jednak bardzo byli w potrzasku zawodnicy terrorystów, no ale już tego potrzasku wyszli dwóch naszych przy życiu. Pasza i Biały, wiedział Biały, że jest na górze Freeze, no i znowu przegrywa z nim pojedynek. Pasza jeszcze walczy. Jeden na dwóch, nie ma tu jednak granatów Jarek Pasza, nie ma też defuse, więc musi się pospieszyć. Na spokojnie próbuje to zrobić Pasza, chociaż już chyba rezygnuje. Wychylał się na moment Glaive, widział wycofującego Paszę i jeszcze go dorwał. Teraz niezadowoleni nasi zawodnicy i ewidentnie gdzieś tam musieli popełnić błędy, kiedy była przewaga 4-3 po tym, co zrobił Taz. Widzimy tu jeden frag, później szybka reakcja. Tutaj widział, że będą spokojnie wychylać terroryści, chociaż trochę spóźnieni byli gracze terrorystów, bo Snappy powinien zaatakować w momencie, kiedy wyskakiwali jego koledzy z góry. Więc nie do końca zgrali ten atak zawodnicy Heroic, no ale runda wpada na jej konto. 8-3 nasi z runą eko i może być niebezpiecznie. Tylko pistolety po stronie Virtus.pro. Powiedziałem, Snax z USP-kiem prawdopodobnie zbiera pieniądze na WP.
P270 tu Neo, CZK u Taza, no ale wizytki dużo nie zostało, bo Taz mocno liczy w końcu. Pokonany przez Stampiego, Valdez zaatakowany przy LC naszych dwójka zawodników. Próbują podejść pod Valdego, ten skakuje na kontener. No i Valde z trudem, ale wyciąga fragę, tu jeszcze bardzo blisko jest Neo, który powinien trafić. Oj, kłopoty Neo, z trudem, ale jednak się udało, 3-4, mamy Kałacha. Zawsze coś i tego Kałacha postaramy się zachować, chociaż Snappy już pędzi na plecy. Służy to wszystko Pasza biceps. Tutaj za namierzył Snappy, wychyla się w końcu Pasza, próbuje w tym pojedynku, ale nic z tego, nie trafił ani razu. Biały zakaczę, teraz dostał go od Neo, właśnie żeby Biały jeszcze coś wyciągnął. Snappy próbuje to walczyć, boi się jednak Elki, ale we dwóch nacisnęli na odnodze. Biały wciąż ze śmietnikiem, jeszcze próbuje Snappy. Oj, ten młotow może być bardzo nieprzyjemny dla Białego. Teraz musi wyjść, no ale Biały to Biały jednak. Jeszcze Neo pójdzie po tę broń po przeciwniku, no i Neo chyba da radę ją podnieść. Zobaczmy, tak jest w ostatnim momencie, ale pojawił się łakacz w ekwipunku Filipa, więc mamy dwie broń zachowane. Dobre eko w pokonaniu Virtus Pro. Dalszy jest Chase, Snappy teraz niepocieszony ewidentnie. No i chciał wychylić tam Freeze za WPO, ale nie dostrzegł Filipa dobrze. Blisko lewej ściany biegł Neo i dzięki temu mamy dwie bronie. Snack sobie jednak na snajberkę zabrakło. Dostał jednak kacza w swoje ręce. 8-4, ważna runda przed nami. Zaczęli grać Duńczycy. Taz tymczasem agresywnie pod bombsite'em B. Teraz wychyla się Modi, namierzył go Taz, no i doskonała kontrola Fallouta. Szybki headshot i daje nam Taz przewagę. Przez kolejny na odnodze. Tutaj dużo pojedynków toczy Jarek Pasza. No i teraz dobrze wychylił Jarek Pasza, było blisko, ależ niewiele zabrakło. Dobry jeszcze Nate poleciał na Glaive'a. Nie, tylko 5 HP. Nie wiem, jak się schował tego Nate'a Glaive. Próbuje znowu wychylać Jarek Pasza, przygotowany jeszcze Molotov. Oj, mało HP, 16, a więc w tej wymianie jednak Pasza troszeczkę gorzej wyszedł niż Valde, bo Valde 34 HP, Pasza 16. Snappy tymczasem wychodzi z Pronaxa na MTW, jest coraz bliżej. Freeze z kolei trafia Białego i tu może być problem. Jeszcze jest tam Snack, ale będzie bardzo ciężko w tej rundzie. 4-4 niby jest, niby jest równowaga. Ale widać, jak zamykają te kleszcze zawodnicy terrorystów. Tu jeszcze Neo i Pasza biceps na starym BS-owym, no ale muszę teraz zdobyć jakieś fragi. Może Pasza, dobrze ustawiony jest Jarek. Damierzył tam rywala, jeden frag jest, ale blisko jest już Glaive, który ma jednak mało HP na koncie. Pasza jednak nie da rady. Był Neo na odnodze. Mocno jednak obity, 20 HP na koncie. Glaive też jednak ma 20. Ta z kolei w smoku. Zaraz namierzy rywala, próbuje skanować, ale nic z tego, szkoda. I tylko raz oberwał, ale był już Neo od nogi. No i teraz mam uczulenia na klacze, przepraszam, Glaive, 21 HP. Czeka, cały czas nasłuchuje. Czy będzie słyszał rozbranie bomby? To jest też dobre pytanie. Defius jest u Taza, Neo próbuje ubezpieczać, nie wiemy, gdzie jest rywal. Teraz fejkował bronię, bo my Taz wychyla się Glaive, ale doskonale Taz, a więc Taz był tym zawodnikiem, który trafił jako pierwszy i jako ostatni. 11 fragów Neo i Taz, 12 Pasza i Biały. Snack, no niepocieszony. To jeszcze nie jest jego mecz, to jeszcze nie jest jego turniej. Na razie nie błyszczy tak Snacks, jak na pewno stać go na to. Ale bardzo dużo pojedynków na odnodze. Jarka Paszy z Glaive'em, chociażby Valdem. Tam często próbował tu pod nogą podejść zawodnicy Heroic. Nie ma łatwego życia Pasza, to naprawdę nie jest jego łatwa rola. Pilnować odnogę przed terrorystami jest naprawdę strasznie, strasznie ciężko. Tym bardziej, kiedy terroryści rzucają kilka smoków, czy mołotowów, czy granaty, czy skanują przez tego smoka, gdzie na pewno mają przećwiczone pozycje do skanowania, gdzie sprawdzają sobie pozycje. Tutaj trzeba robić jakieś pułapki, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy mieć dwóch zawodników na bombsite B, no to te pułapki robić ciężko, no bo wtedy nieprzypilnowane będzie albo drabinka, albo Elka. Także trzeba tutaj grać cały czas z głową, kombinować, jak to zrobić. Pasza ma naprawdę najtrudniejszą, mam wrażenie, funkcję do krycia, do spełniania na tej mapie po stronie CT. I często mówi się, że Pasza gra słabo, że tych fragów ma najmniej. I to często jest racja, no bo ma tych fragów najmniej często, ale właśnie przez to, jaką ma niewdzięczną rolę na mapie The Train. Pilnowanie od nogi przed terrorystami to jest najtrudniejsza funkcja do spełnienia. Naprawdę dużo łatwiej kryje się wszystko inne. Teraz Pasza zaatakowany, no nie dał rady w tej sytuacji, ale widzieliśmy, jak przez smoka wybiegali terroryści po dobrym flashu. I przewaga po naszej stronie, a i tak są terroryści pobijani, więc Pasza też tam musiał zrobić robotę. Snack zaraz namierzy rywala, już go widział, strzał celny w ostatnim momencie. Nacisnął na spust Snack, ale znowu trzeba uważać na Glaive'a, chociaż teraz namierzył go Neo, już wie dokładnie, gdzie jest Glaive, czeka na przeciwnika. 48 HP na Glaive'a, ten poczeka jeszcze, wychyli, ale Neo dobrze ustawiony i tylko Modi przy życiu, który już w tej rundzie nic nie zrobi, wie o tym doskonale, czeka tylko na rywali, ale raczej będzie zachowywał broń, to będzie 10. runda dla Virtus Pro, także dobrze to wygląda. 4 fragi tylko Modiego, zawodnik, który był bohaterem poprzedniej mapy, najlepszy zawodnik, jako jedyny na plusie. Jeżeli chodzi o fragi w zespole Heroic,
Więc absolutnie Modi grał bardzo dobrze na ostatnim turnieju, na finałach Stradella też Modi. Bardzo dobry turniej, świetny gracz, a w tym meczu ograniczony dość mocno, nie może dać więcej skrzydeł, bo bardzo dobrze zespołowo gra Virtus Pro. A Modi to jest taki zawodnik, który potrafi znaleźć luki, który wejdzie w moment, by wyciągnąć dwa, trzy fragi nawet. W tym meczu to mu nie wychodzi, bo nie ma takich momentów, nie ma takich sytuacji, chociaż on głównie gra pod skrzydłem CT. Na razie tylko stan terrorystów, więc jeszcze poczekajmy na jego okazję. Tymczasem terroryści, tylko pistolety, 3 teki, 2 razy P250. No i zobaczymy, co wymyślą. Pod bombsite'em B, 4 zawodników, zaraz do nich dołączy Freeze, który jeszcze czeka gdzieś przy Elce, ale już wycofuje, żeby dołączyć do partnerów. Ci czekają, aż smoke zejdzie, zanim będą chcieli atakować. Ale tu dobrze są ustawieni nasi. Na bombsite'cie Taz, gdzieś na trójkach jeszcze Neo. Poczekajmy jednak na decyzję. Freeze jeszcze nie wychodził do kolegów, jeszcze sprawdził odnogę, jeszcze rzucił tam jakiegoś flesza, żeby gdzieś myśleli, że kilku zawodników stoi na odnodze, na Elce. Tu Moto w tym idealnym momencie, jeszcze Taz dorzucił może trochę za wcześnie tego kolejnego, bo terroryści i tak się zatrzymali, tak, ale nie widzieli też, to też prawda, bo leciały smoke. Taz schowany przy bombsite, Neo z jednym fragiem, Snax już jest za BS-em, Taz dokładnie przymierzył, żeby tego fraga zdobyć, trójkami pędzą terroryści, frag dla Freeza, bardzo ładny headshot, ale Snax był tu dobrze ustawiony, bomba wypada daleko, daleko od zawodnika terrorystów. Był tu Neo, który zakończył rundę i zakończył tę pierwszą połówkę. Mamy 11-4, bardzo dobry wynik, ale pamiętajmy, co się stało w meczu Envias kontra Heroic. Tam przecież Heroic prowadziło 12-3, a jednak Envias wróciło do meczu w dogrywce, powalczyli i dopiero w szóstej dogrywce Heroic wygrało swój mecz z Francuzami 34-31. Ten wynik zapisany na streamie to nie jest przypadek, czy ten wynik, który widzieliście w internetach, to nie jest błąd, to nie jest pomyłka, to jest prawda. Dzisiaj skomentowałem jedną z najdłuższych map w swojej karierze komentatorskiej, 34-31. Teraz Virtusi jednak na trenie, no myślę, że powinni dać radę, jeżeli pozyskali tak pozytywny rezultat, grają bardzo dobrze, brakuje mi wciąż Snaxa, ale z drugiej strony Snax to jest zawodnik, który błyszczy w momencie, kiedy gorzej grały jego koledzy. A tutaj bardzo dobrze gra Biały, bardzo dobrze gra Neo, Taz zrobił swoje, Pasha Biceps, który, tak jak mówiłem, ma taką niewdzięczną rolę do spełnienia na trainie, robił swoje. Oczywiście ginął później wielokrotnie, ale na początku meczu to właśnie on pilnował tej nogi doskonale. 8 fragów na początku, to też ustawiło przebieg meczu, kiedy było 5-0. Właśnie dzięki Jarkowi Paszy, który przecież w każdej rundzie też tam ustrzelił. No i puchar na ekranach, być może puchar, który w niedzielę o godzinie 21 wzniosą Virtusi. Na pewno bardzo by chcieli, na pewno tego życzę im i nam wszystkim, kibicom polskiej najlepszej drużyny Virtus Pro. Pistoletówka przed nami, Heroic oczywiście już po stronie CT, nasi postęp terrorystów, Glaive agresywnie na odnodze, ryzykownie, bardzo ryzykownie, i to wykorzystuje Biały. Przyskakują nasi, był tam Snappy, który próbował odpowiedzieć, na razie pochowaliśmy się spokojnie, zatrzymali się nasi, Modi jednak trafił. I to jest to, o czym powiedziałem, to jest gość, który przede wszystkim gra po stronie CT. Ten frag dla niego, trafiony Neo, ale 4-4 to i tak jest lepsza sytuacja troszeczkę dla Virtusów. Przydałoby się mu zdobyć jeszcze jednego fraga, nasi jednak wstrzymali grę. Powiedzieli sobie, panowie, spokojnie. Pomyślmy teraz, zastanówmy się, gdzie wejść. Skoro jest 4-4, to gdzieś musi być luka. Pytanie, na którym bombsite. Teraz widzimy, że tylko jeden zawodnik na bombsite B, więc może to jest rozwiązanie. I chyba do takiego rozwiązania właśnie dojrzewają nasi, bo dwóch zawodników zajmuje teren. Mamy jeszcze smoke'a u Białego i Taza. Zatem coś taktycznego szykujemy. Być może rzucony zostanie smoke na pochylnie, ale nasi wrócą na bombsite A, bo zobaczmy, że wciąż na odnodze Pasha i wciąż jeszcze jest Nax na Elce. Poleci smoke od Białego, wejdzie tutaj Taz z samym tekiem prawdopodobnie, chociaż z drugiej strony z samym tekiem też niedobrze byłoby wchodzić. Ale dobrze byłoby, gdyby ktoś zaatakował bombsite B, żeby chociaż ktoś zrobił tam trochę szumu. No i widzimy, jest już tutaj ustawiony Taz, będzie atakował, próbuje podejść. Tam namierzył go Freeze, no i widzimy. Przelatowała drużyna CT, teraz wchodzi Jarek Pasza, ważny pojedynek ze Snapim. Nasi już atakują bombsite A, który został odpuszczony całkowicie z Eski. Wracają antyterroryści, będzie podsadzka w Esty, tak jak zrobili to nasi w drugiej rundzie. Ale dobrze, Pasza i Biały. Jest przewaga Waldy na bombsite, tu dobrze obiegł Biały, po raz kolejny trafił 10 sekund do końca, ale nie musimy prądować bomby, bo Jarek Pasza pokazuje się z odnogi, wszedł na bombsite, popilnował Eski i jest runda. Mimo że było 4-3, mimo tego, że zginął Taz, i to jest to, o czym powiedziałem, że ktoś musi wejść na bombsite B, żeby nabrali się na tego fejka. I mimo tego, że Freeze zdobył fraga, to jednak miał smoke, on niewiele widział. Dał tylko znać, jeden zabity, ale pewnie będą kolejni. A tymczasem nasi bardzo dobrze z drabinki, z Elki i z odnogi zaatakowali bombsite otwarty, gdzie udało się fragi zdobyć, bo jednak antyterroryści już byli zdezorientowani, pogubili pozycję, byli na rotacji. To wykorzystali zawodnicy Virtus Pro. Bardzo dobra taktyka
drużyny Virtus Pro. Bardzo dobrze to wszystko na spokojnie wykorzystali. I to jest druga wygrana pistoletówka w tym meczu. Rzadko kiedy mówi się przy Virtusach, to jest druga wygrana pistoletówka w tym meczu. Na jednej mapie, zwykle mówi się to w pojedynkach best of three, ewentualnie na trzeciej mapie, kiedy mówi się właśnie, kiedy wygrały pistoletówkę. A tutaj proszę bardzo, jedna mapa, druga wygrana pistoletówka, zrobili to bardzo dobrze nasi, możemy być dumni z tej taktycznie rozegranej rundy, bo wszystko timingowo idealnie, no i oczywiście aimowo, no bo headshoty wpadły. Pasza na odnodze, tam był snap i przeskakiwał, żeby zobaczyć co się dzieje, już dał znać, no dwóch na odnodze, uważajmy panowie. Tu zaraz odwróci się do niego Glaive prawdopodobnie, bo będzie miał zaraz snapi kłopoty. Pasza coraz bliżej, próbuje podejść, jest tu snapi, ale Pasza na spokojnie. Zmienił pozycję, Biały bardzo dobrze przypilnował lewej strony, ależ ładnie. Zgrywa się tutaj Jarek, Pasza i Biały, ale zawsze chodzili tutaj razem. Jak papuszki, nie rozłączki, no i tak to właśnie wygląda. Pasza biceps, jednym jeszcze fragiem Taz dokłada kolejnego już tylko Modi. A to są dwa fragi dla Paszy bicepsa, który zginął jednak przez Modiego. On tutaj trafił z USP, jeszcze walczy Modi, ale nic z tego. Runda dla Virtus Pro. I jeszcze jedna runda jako po stronie antyterrorystów. To już jest 13-4. Modi, no niepocieszony i ciężko się dziwić, na pewno stać go na więcej, biorąc pod uwagę jego ostatnie występy w tych różnych ważnych pojedynkach, w różnych ważnych meczach. Teraz jednak same USP-ki, żadnego, przecież żadnego granatu, oczywiście brak defuzów czy kawdarów, full echo po stronie Heroic. No oni już nie mogą sobie pozwolić na wiele błędów, bo Virtusi za moment powinni wygrać 14 rundę. Snax już na Pronaxie, agresywnie próbuje wychylać Snax, tutaj blisko niego Snap i zaraz jednak Snax dobędzie fraga, kolejny jeszcze blisko niego był Snap, ale doskonale Snax na jednym magazynku, 25 kul wystrzelanych, 3 fragi są i tylko Modi przy życiu, ostatni żywy na drabince, pilnuje już pozycji jednak chyba Snax. Zmiana wrócona, Galila wchodzi na górę, nie to Neo, który namierzył Modiego, ale ten z USP-kiem, no był bez szans. A zatem 14-4 dla Virtus Pro i teraz oczywiście okazja dla naszych, ale spokojnie, nie rozkręcajmy się za bardzo, bo tutaj jednak w meczu z Gambit Gaming było podobnie. Wysoko wygrywali nasi, a zaczęło się robić niebezpiecznie. Przecież było ile? 14-6 chyba nawet. A jednak 6 rund rzędu Gambit wygrało i było groźnie. Później ta pamiętna runda Jarka Paszy, która nas uratowała nieco. I tak to wyglądało. Świetnie, Snax. Tego mi brakowało właśnie, tych fantastycznych, kosmicznych rund od Snaxa. Teraz pokazał co potrafi. Oczywiście jako było po stronie ten, ale jednak trzy szybkie fragi. Potrzebowało to ile? 2 sekund? Maksymalnie 3. Skanowani teraz na górze zawodnicy Virtus Pro. Walden stara się strzeliwać naszych. Ale nic z tego. Próbujemy teraz podejść pod bomb set B. Uważaj tylko Taz na te skany. Aż Taz jakby już spodziewał się, że wystrzelał swoje kule Walde, że więcej strzelać nie będzie. No i faktycznie Walde przestał strzelać. Tutaj próbujemy podejść. Był tutaj Modi na blisko. Neo, no widziałem, że był do niego taki dryg na pochylnie, że już tak chciał zaatakować, że chciał podjechać pod Modiego. No ale rzeczywiście nie ma mowy o takich zagraniach, tutaj trzeba zagrać wszystko zespołowo, z duchem drużyny. Wie o tym Neo. Dlatego poczekał, sprawdził górę, to było zadanie Filipa i Taza w tej rundzie, żeby podejść, żeby zająć pozycję, żeby w razie czego móc na bombset B wejść. To, że zajmują bombset B, nie jest powiedziane, że na bombset zamknięty wejdą, tylko chcą mieć możliwość. Chcą też tam przetrzymać dwóch zawodników, jeżeli chcą wchodzić na bombset A, żeby jednak było 3 graczy na BS-ie, a nie 4. No i właśnie w tym momencie będziemy atakować. Poleciały smoke'i, tutaj Walde podskakuje w poszukiwaniu naszych graczy. Bo będzie jednak będzie plantowana w smoke'u, próbuje wychylać Walde, skanuje cały czas, obity mocno, Tazo jest zdziwiony, co tu robi Glaive? Zapytał się chyba Białego, a tu jeszcze Snax dokłada fraga na swoim zawodniku. No, wychyla się ze smoke'a Neo, faktycznie mógł być tak zdziwiony i taka jedna pestka, no wystarczyła w tej sytuacji. Ale pamiętam, że już dzisiaj w tym meczu, no chciałem powiedzieć, że kiedy to był fraga jeden zawodnik na swoim, to później wygrał rundę. To był przecież Devil, no ale w tym przypadku się nie udało, bo szybko zginął Snax. Tu jeszcze walczy Pasza bicep, rzucony granat na przeciwnika, no Walde zginie, nie! Jak ten Nate nie wysadził Waldego, to nie mam pojęcia. No, ale jest runda numer 5 dla Heroic. No Snax był tutaj w szoku, absolutnie. Zobaczmy, tutaj Snaxa. No Neo uciekał z tamtej pozycji, a Snax spokojnie wyjaśnił błyskawicznie. Tutaj Pasza biceps coś chyba ma do przekazania kolegom. Zbija szyby freeze, żeby w razie czego myśleli terroryści, że ktoś tam się może czaić. Nasi oczywiście na fullu, tym razem pod odnogą. Standardowo Białej Pasza. Papuszki, rozłączki z odnogi czekają tylko na błąd Snapiego. Oj, ten powolutku wychyla, żeby nie miał granatu w ręku Biały. Rzucony jednak Nate pod Snapiego może być bardzo nieprzyjemny. 35 HP mniej Snapi. Dobra zaliczka.
Dobry Nate. Przycelował biały i trafił. Nasi jednak czekają. Pasza biceps zostawiony na odnodze. Pod LKO zbierają się nasi zawodnicy. Być może ze smokami się tam ustawią. Biały jeszcze pilnuje. Cały czas Elki. Czy przypadkiem ktoś nie skrócił, ale nic z tego. Pod bombsightem bez kolei mamy Neo. Klejwa agresywnie na szutkę, teraz słyszy kroki. Słyszy, jak terroryści idą w stronę bombsightu B. Chociaż wciąż jeszcze nie daje znać kolegom, bo wciąż tylko dwóch zawodników na bombsightie na BSie B, a może aż dwóch zawodników. Tutaj Neo wychyla, sprawdza, co się dzieje. Oczywiście jeszcze bez snajperki zawodnicy Heroic. Tych pieniędzy jeszcze było na to za mało. No i zbieramy się pod bombsite otwarty. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Już skraca Modi, a więc on słyszy, on kontroluje, on wie. Valdez za elektrykiem, to może być jego runda. Valdez zdobędzie fraga. Nie, Neo doskonale, ale Modi, ależ może mieć teraz akcję. Modi wchodzi na plecy kilku zawodnikom. Glaive jeszcze między piątkami a szóstkami. Wyciągnie go Neo, nie, nic z tego. Jeszcze snag trafiony w Elce. Niebezpiecznie się porobiło, ta zginie. No i tylko Modi. Tylko snag oczywiście, ale Modi, który zrobił plecy z drabinki, był na posterunku dobrze ustawiony. Jest no dla Heroic. No zaczyna się heroiczna walka o pozytywny rezultat. Oczywiście do tego daleka droga, bo mamy 14 w tym momencie po stronie Virtus.pro, ale Heroic to jest drużyna, która absolutnie pokazała dzisiaj, że walczyć potrafią nawet w najgorszych momentach. Przecież przegrali 9 rund meczowych z Envy, już przegrywali 0-3, a jednak odrobili straty. Teraz walczą o odrobienie straty w meczu z Virtus.pro, chociaż tych rund jeszcze potrzebują wiele, wiele. 14-4 przed momentem, teraz 14-6, próbują walczyć, nasi jednak agresywnie, szybkie wyjście na bombset otwarty, no i Biały robi to, co robi najlepiej, a więc strzela headshoty, Biały, dwa fragi dla niego, już otworzyły wynik rundy, Biały tam zobaczył jeszcze Glaive'a, chociaż ten trafił, Neo, oj, żeby tylko uważał na smoka, bo tam czai się Glaive, wie o tym Neo, 3-1, Glaive zostaje sam, ma defusa, próbuje uciec, jeden frag jeszcze wpada na jego kono, to już dwa w tym momencie, dobrze chowa się Pasza, Neo pójdzie w bombę, ucieka Glaive, ale tu już Pasza na niego czeka, no i full control, Jarek Pasza! Żółwik przebity z Neo, bo w tym klaczu była ta dwójka właśnie, ale doskonale rozegrał to Pasza, nasłuchiwał, wiedział dokładnie, co się dzieje, zaskoczył Glaive'a, który kompletnie się tego nie spodziewał, ale zobaczmy, jaka piękna pestka Białego, tutaj mogło być nawet lepiej. Ale i tak Biały wykonał robotę, 15-6, no może to jest taktyka, po prostu Biały, iść tam na dwór, idź zdobyć fragi i jest super, albo iść na pole, zależy jak kto woli, zależy jak kto mówił, czy teraz, czy Neo. Sam flash pod Modiego ten jednak się nie przejął specjalnie, widzimy, że i tak podszedł pod tego smoga dość ryzykownie, bo mogło być już po meczu. Frag, no oczywiście dla Białego. Aim pod Biały. I'm from Poland, no to jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy. Wyobrażam sobie taką minę Białego, który właśnie w takiej sytuacji mówi I'm from Poland. Sam flash od Waldego, ale Snacks tym razem dał sobie radę z przeciwnikiem 5-3. Czy to będzie koniec? Dobrze biegamy zawodników, to musi być koniec, dobrze atakujemy, łapiemy w kleszcze rywali, schodzi Modi, ale doskonale przypilnował pozycji Neo. No i właściwie ta runda skończyła się szybciej niż się zaczęła tak naprawdę, bo nasi doskonale wykorzystali okazję, wygrali mecz i awansują z pierwszego miejsca. Jutro Virtusów nie będzie, jutro dzień przerwy, dzień regeneracji na potrenowanie, na ustalenie może jakichś nowych ustawień czy taktyk na półfinały, które będą w niedzielę. A więc Virtus Pro zagra w pierwszym półfinale w niedzielę o 9:20. Udało się wygrać, udało się awansować pierwszego miejsca z tej wcale nie takiej prostej grupy, bo gdzie ostatnio Virtusi przegrali z Envy mecz o życie na finałach Stradera. Teraz z Envy nie musieli grać, bo Envy pokonało Heroic, a Virtusi rozgromili przeciwnika. A więc być może drugą drużyną, która powalczy o awans, to będzie Gambit Gaming, które z Virtusami zagrało całkiem nieźle. Modi, widać było uśmiech na jego ustach, mówił w wywiadzie po meczowym pamiętaniu z Envy, że Virtusów, że kocha Polaków tutaj, że absolutnie bardzo lubi tę drużynę, może niekoniecznie lubi z nimi grać, no bo wcale się nie dziwię, w końcu Virtus.pro to jedna z najlepszych drużyn świata. No ale absolutnie zasłużone zwycięstwo dla Polaków. Virtus.pro dużo, dużo mocniejsze niż Heroic, wykorzystało wszystkie okazje, które mieli tak naprawdę. Wygrane obie pistoletówki to ustawiło mecz, doskonała gra do Białego, naprawdę w tej... Dzisiaj Biały był w formie, ostatnio po Staladerze narzekał, że przez niego przegrali, że zagrał słabo. Ale to nie jest jego wina, to jest wina całej drużyny, myślę. Biały gra na tyle, na ile drużyna pozwala tak naprawdę, jego drużyna. Bo jeżeli drużyna gra dobrze, to Biały wtedy robi wszystko, co tylko powinien, czyli strzela headshoty. Teraz też nie wyszła taktyka, robimy taktykę rush na bombset otwarty. Wychodzi Biały pierwszy, Biały miał respa, to wyłaś i zdobyty frag. A więc tak to wygląda.
Thank you very much, Matt. I'm here with Taz for the second time today. You are the first team moving forward in the competition. Could you give me a little rundown of how that game went for you guys? I don't know. I mean, I think that we played pretty good. We got in some trouble at some point when they won like two or three rounds in a row. But in the end, we felt that we are in control, and I think we won both pistol rounds, which helped us. Coming off Star Ladder, which wasn't the best performance for you guys, are you kind of happy with how you guys are doing here? Like I told you, Star Ladder didn't happen for us. It wasn't the event where we actually played how we should, how we could play. It's like we went there and it was almost like a destiny that we will lose. So here you see us like we just won E-League and this is our first event. No, exactly, for sure. You guys have amazing form inside you. I think it's starting to come out a bit here. Final question, you know, going forward from here, kind of like what's the plan now? Are you going to go head off to the hotel, check some demos out, see if you've been making any mistakes? What do you guys do after having two victories like you have today? I don't know, man. I have no idea what we'll do. I guess we'll just go back to the hotel, chill a bit. Chill. All right, man. Well, here is to chilling and your victory. Congratulations. Thank you very much, as always. Thank you, Pa. Yeah, woo! Thank you, Taz. Woo. All right, we're going to head back from the stage to the guys on the desk. Lubię sobie popatrzeć, jak udziela tych wywiadów. Zawsze jest wesoło. Nigdy nie wiem, czy Taz mówi poważnie, czy żeby sobie potrolować tych wszystkich prowadzących. No ale tak, ale mówił Taz na pewno, że jest zadowolony z tego meczu, że wszystko poszło po ich myśli tak naprawdę, że mimo tego, że gdzieś tam mieli kłopoty, kiedy przegrali dwie czy trzy rundy z rzędu, to wiedzieli, że mają kontrolę nad tym meczem, pomogły oczywiście obie wygrane pistoletówki. No i wrócił do Star Ladera jeszcze, że no to nie był turniej dla nich, że oni no, mieli tam różne powody, dla których nie mogli tam zagrać dobrze, że czuł tak jakby po prostu to było wszystko, tak jakby ich sprowadzało w tamtym turnieju do przegranej, tak, że to było przeznaczenie, żeby przegrali tam ten turniej, przegrali grupę, ale mówię, że właśnie teraz przelecieli na ten turniej już jako zwycięzcy E-Ligę, że tutaj będą chcieli walczyć i że to jest tak naprawdę pierwszy turniej po E-Ligu dla nich, gdzie zagrają normalnie na swoim poziomie, także... Tak to dokładnie wyglądało. Tutaj bardzo dużo ludzi pyta, dlaczego nie ma Kubena. Kuben, słuchajcie, został w domu, dlatego że jego żona niedługo rodzi. Mówił Taz wcześniej, że za około tydzień czy coś takiego będzie jego żona rodzić, dlatego Kuben chciał zostać w domu i Virtusi całkowicie to popierają w 100%. Dlatego nie kazali mu wylecieć nagle gdzieś tam z nimi do Bukaresztu, woleli, żeby Kuben spokojnie skupił się na rodzinie, jest to całkowicie zrozumiałe, także przede wszystkim ja życzę zdrowia dla żony Kubena, żeby wszystko poszło dobrze, żeby dziecko się urodziło w 100% zdrowe oczywiście. No a teraz przechodzimy do studia oczywiście.